prośba, żeby dyskusję nad sprawozdaniem ograniczyć w tej pierwszej fazie do minimum przed udzieleniem absolutorium, a więc ściśle do samego sprawozdania zarządu. Chcemy bowiem, aby nasi goście mogli po prostu wywiązać się ze wszystkich podjętych zobowiązań wobec innych środowisk. Z dzisiejszego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, koleżanki i koledzy, bo tak się czuję, w podwójnej roli członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej i parlamentarzysty, jak mnie zaprezentował pan przewodniczący. Chciałabym towarzystwu bardzo serdecznie pogratulować tych 50 lat, bo spotykamy się, jest to kadencja, która podsumowuje ostatni, również rok 50-lecia działalności. W tym okresie w różny sposób członkowie, władze towarzystwa zabiegały o to, żeby pamięć o osobach, które wniosły największy wkład w to, jak się rozwijał Mielec przez te wszystkie lata, uczczenie pamięci, publikacje. Niewątpliwie to jest dorobek całego środowiska pod uwzględnieniem pasji i tego, jak chcielibyśmy o tej historii Mielca i okolicy mówić. Szczególnie na ręce pana prezesa te podziękowania za kierowanie w ostatnich latach towarzystwa. Ja miałam takie spotkanie, jedno z pierwszych. To był rok 2002 i od tego czasu czuję się związana z towarzystwem. Czy jako członkowie możemy to towarzystwo wspierać na różne sposoby? Na pewno tak. Pewnie każdy, a szczególnie instytucje, mają większą możliwość wspierania. Także cieszę się bardzo, że zarówno samorząd, bo tak to trzeba powiedzieć, samorząd miasta, samorząd powiatu, samorząd województwa wspierają. Szczególnie ważne są te wsparcia indywidualne. Chciałabym również pogratulować przyznania nagrody przez ministra kultury, bo to jest duże wyróżnienie dla środowiska. Myślę, że te odznaczenia, które zostały i państwowe, i resortowe ministra kultury, są dla państwa dużą satysfakcją. Nie wiem, bo pan sekretarz Kowalczyk powiedział, że chciałby powiedzieć, jak było w tym Ministerstwie Kultury. Nie wiem, nie znam, bo w samym głosie, w sprawozdaniu wyczułam trochę pewnie pretensji. Nie wiem, jak było na przyszłość, jeżeli władze samorządy, towarzystwa będą chciały się umówić. To ja zapraszam, przynajmniej jeżeli w sposób urzędowy w samym resorcie są przyjęci państwo, to ja zapraszam, żeby czuć się w Warszawie, jeżeli będę w sposób taki, jaki byśmy chcieli. Odznaczenia przekazywane są w różny sposób, czasami przesyłane, czasami są one przekazywane. Ja miałam honor w wielu spotkaniach przywozić takie odznaczenia, wręczać, bo poprosił minister kultury o wręczenie, ale tej ostatniej sytuacji pewnie nie znam, to jest mój głos dyskusji. Ale wszystkie państwa działania, zaczynając od klubu miłośników lotnictwa, co mi jest szczególnie bliskie, jako że jestem wiceszefową parlamentarnego zespołu do spraw lotnictwa. Jeżeli będzie potrzeba w takiej formule gdzieś się spotkać, to deklaruję, żebyśmy mogli się spotkać. Chciałabym wszystkim kołom, które pracują, zarówno klubowi środowisk twórczych, jak i wszystkim innym, którzy w sposób aktywny pracują, podziękować. Jesteśmy w Samorządowym Centrum Kultury, które jest gościnne dla bardzo wielu imprez rozsławiających miasto Mielec.
a zatem na ręce również pana dyrektora za te przedsięwzięcia. Ja się bardzo cieszę, że w tym dzisiejszym spotkaniu uczestniczą przedstawiciele, pan prezydent miasta Mielca, pan wiceprezydent miasta, pani wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, państwo radni, wieloletni, pan starosta, a pan przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady w różnym okresie, ale zatem z samorządem dobra współpraca i tego na nowym władzom, które zostaną dzisiaj wybrane, bardzo serdecznie życzę. Mam nadzieję, że formuła towarzystwa i pisania programów, które może sięgać po środki, również po środki europejskie, które są przeznaczone na promocję, na pamięć o dziedzictwie narodowym, napisane przez towarzystwo, znajdą ten wymiar wygrania w konkursie, a potem wydatkowanie ich w środowisku dla popularyzowania tego, co jest dla środowiska niezwykle istotne. Za tą pracę społeczną panu prezesowi, zarządowi towarzystwa, sądowi Koleżeńskiemu, który zawsze w tym przypadku miał jakąś pracę, ale komisji rewizyjnej, która w sposób szczególnie przestrzega dobrego wydatkowania pieniędzy, rozsądnego, ale uczciwego, chciałabym bardzo serdecznie pogratulować za ostatni rok. Wszystkim Państwu, koleżankom, kolegom, bo ja tutaj też w takiej formule się znajduję, chciałabym serdecznie pogratulować za pasję, za to, co Państwo robicie. Są osoby, które więcej się do tego przyczyniają. Ja pamiętam tak reaktywowany krok miłośników lotnictwa z panem prezesem na czele. Także to ogromne, ogromne wyzwanie, które Państwo podjęliście, ale ono się pięknie wpisuje w lotniczy Mielec. Pani dyrektor biblioteki za te wszystkie działania, które również popularyzują nie tylko w środowisku mielczan, tych, którzy znają historię, którzy naprawdę zapracowali na ten nasz Mielec przez bardzo wiele lat, pracując w zakładach lotniczych, pracując w otoczeniu, ale to ta popularyzacja przez Państwa pracę jest nie do przecenienia. I za tą ostatnią publikację, która to 50-lecie w sposób taki szczególny pokazuje, panu Kosiewskiemu szczególne ukłony, bo to jest osoba, która tak naprawdę, pewno gdyby się zapytać, w kim jest zakochana, to pewnie rodzina niezwykle ważna, ale ta rodzina mielecka jest dla pana równie ważna. Na tę pasję, mówię, deklaruję w takiej formule, w jakiej będę mogła pomóc w działalności towarzystwa, aby się ta pamięć, żeby władze miały wsparcie. Różnie z tymi sprawami bywa, ale myślę, że im więcej będzie osób, które będą chciały współpracować, współdziałać, wnosząc cząstkę tej aktywności, a te działania towarzystwa chciałabym serdecznie życzyć. Dzisiejsze obrady są niezwykle ważne, dlatego jak w kolejnych latach towarzystwo będzie funkcjonowało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani profesor. To samo powiem, bo te lata już zrobiły swoje i trzeba te 30, tak jak mi kazano mówić, 8 lat, a nie 83, no więc tak, niech ten na złość powiem, że jest, bo tak dobrze się trzymasz. Proszę Państwa, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy współpracowali z nami. Panu zarządowi. To jest za udzieleniem absolutorium, które chcę podnieść. To jest przeciw. Nie ma. Kto się wstrzymał? Wstrzymała się jedna osoba. W związku z tym
co odczytałem wcześniej Państwu, że większością głosów przyjmujemy. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Serdecznie gratuluję. W imieniu wszystkich zebranych dziękuję za 4 lata naprawdę aktywnej, może czasem burzliwej, ale w efekcie dającej znakomite rezultaty pracy. Dziękuję. Cieszę się, że mam okazję tutaj spotkać się dzisiaj w takim gronie. Kiedy słucham słów, które padają podczas przedstawienia informacji z prac w ciągu ostatniego roku, myślę, że to jest naprawdę bardzo duży zakres zadań, których Państwo się podejmujecie. Ta aktywność dla miasta jest na pewno bardzo potrzebna. Cieszę się, że potrafimy budować taką grupę naszej mieleckiej inteligencji, która takimi szczytnymi celami również się zajmuje. Zgodnie z informacją, którą był uprzejmy przedstawić przewodniczący dzisiejszych obrad, chciałbym wręczyć Państwu również wyróżnienia, które tutaj myślę, no, jest dobry moment, abyśmy to dokonali w związku również z przyjęciem i z już przegłosowaniem absolutorium dla ustępującego zarządu, któremu w tej obecnej chwili chciałbym serdecznie pogratulować. Panie Błaszczyk. Pani Jadwiga Klaus chyba nie ma z nami. Pani Jadwiga Klaus na wyjeździe jest. Tak. Pani Teresa Stępczyk. Pan Zbigniew Michalski. Dziękuję. Pan Józef Rogoc. Pan Janusz Wysina. I pan Józef Zaskarski. Proszę Państwa, bardzo cieszę się, że miałem okazję wręczyć te listy gratulacyjne z wyróżnieniem ze strony tutaj również miasta. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, tak jak był na początku uprzejmy przekazać przewodniczący dzisiejszych obrad, pan radny Józef Witek. Mamy niestety szereg spotkań przed nami. Dzisiaj dzień jest naprawdę wypełniony po brzegi, jeżeli chodzi o te spotkania, i mamy naprawdę potrzebę też tego, żeby no, spełnić życzenia i potrzeby również mieszkańców miasta. Dlatego jeśli Państwo pozwolicie, w tym momencie pozwolę sobie przemieścić się już dalej na kolejne spotkania. Niemniej jestem bardzo zadowolony z tego, że miałem okazję spotkać się w tym roku i deklaruję, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, w przyszłym roku również bardzo chętnie na takie spotkanie się pojawię. Dziękuję bardzo. Na pierwszym posiedzeniu zarząd w składzie jeszcze nie ukonstytuowany ukonstytuował się w sposób następujący.
na prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mielskiej na następną kadencję wybrano pana Janusza Chojeckiego. Dwóch wiceprezesów. Pierwszy Andrzej Talarek i pan Zbigniew Wicherski. Sekretarzem został pan Zbigniew Michalski. Skarbnikiem pan Andrzej Kobylarz. Pozostali są członkami zarządu. Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie. Przewodniczącym został Jan Madej. Członkowie pani Halina Pernasz i pan Stanisław Czarnecki. Sąd koleżeński, przewodniczący pan Zygmunt Osak. Członkowie Aleksandra Figuła i Hubert Pomiankiewicz. Wszystkim państwu, którzy zostali wybrani i wszystkim już funkcyjnym zarządu na czele z prezesami składam najserdeczniejsze gratulacje. Proszę Państwa, Komisja Wniosków i Uchwał w składzie Janusz Wysina, Małego Agnieszka i Zbigniew Wicherski powołała na walnym zebraniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imieniem Władysława Szefera w dniu 31 stycznia 2015 roku proponuje zebranym do przyjęcia następujące wnioski, w tym propozycje przekazane przez ustępujący zarząd do realizacji przez zarząd nowej kadencji. Pierwszym takim wnioskiem ogólnym jest zmiana statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej z tego względu, że już nasz statut jest bardzo, no, powiedziawszy tak brzydko, starym już statutem. Wiekowy. I trzeba go zmienić. I tak w punktach Państwu jeszcze przeczytam wnioski. Kontynuować wydanie mieleckich zapisków i artefaktów. Spotkania promocyjne i periodyków organizować bardzo uroczyście, a wcześniej występować o dotacje na ich wydarzenia. Organizować plenery dla członków środowisk twórczych, a po nich wystawy plenerowe. W dalszym ciągu organizować wycieczki, rajdy rowerowe dla członków towarzystwa, młodzieży, harcerzy. Wystawy dla dzieci i młodzieży, fotograficzno-plastyczne oraz zawody wędkarskie w kuchar prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Inspirować władze samorządowe miasta, powiatu i stowarzyszeń lotniczych, Promlot, Awiasplot, Aeroklub Mielecki i tym podobne do wspólnego corocznego organizowania uroczystych spotkań z wybitnymi ludźmi mieleckiego lotnictwa. Dnia Święta Lotnictwa i w ramach spotkań lotniczych pokoleń. Następnie występować do władz miasta z propozycjami nadawania nowym ludziom nowym ulicom, rondom imion wybitnych mieleckich konstruktorów lotniczych, pilotów, dyrektorów mieleckiej fabryki i innych wybitnych postaci z mieleckiego środowiska. Następnie kontynuować działalność dotychczasowych form działania, czyli klubu środowisk twórczych, klubu miłośników lotnictwa, grupy literackiej Słowo w ramach towarzystwa i je rozbudowywać. Rozwijać różne formy kontaktów z władzami samorządowymi województwa, powiatu, miasta, gmin, z instytucjami kulturalno-oświatowymi, z organizacjami pozarządowymi, m.in. PDTK, TGSOK-u, ZHP, ZKR i PZW oraz i tym podobne. Kontynuować prowadzenie kroniki towarzystwa i strony internetowej oraz podnieść roczną składkę członkowską z 10 do 20 zł. I tu bym prosił wnioski poddać pod głosowanie. I to by było wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję za przedstawienie tych wniosków. Będziemy chyba głosować na całość tego dokumentu. A więc mam teraz
pytanie, czy może jeszcze zapomnieliśmy o jakimś wniosku? Wszystkie wnioski zostały uwzględnione, więc bardzo proszę o przegłosowanie tych wniosków, które przedstawiła komisja. Kto jest za, podniesie rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymuje? Nie widzę. Jeden członek towarzystwa się wstrzymał. Przy jednym wstrzymującym się dokument komisji wniosku został przyjęty. Proszę Państwa, wobec tego prosimy nowego pana prezesa. Drodzy koleżanki i koledzy, najpierw chciałem podziękować wam serdecznie za okazane mi zaufanie, zarówno członkom walnego zgromadzenia, jak i też moim kolegom i koleżankom, którzy powierzyli mi tą zaszczytną funkcję pełnienia prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Co prawda ja nie jestem rdzennym mielczaninem, ale czuję się nim przez 45-letnie zasiedzenie. I temu środowisku, tej fabryce, w której przyszło pracować ponad 30 kilka lat, i temu środowisku zawdzięczam wszystkie swoje śmięcia, zarówno zawodowe, rodzinne i inne. I moją misję jako prezesa tego zarządu, kierowali jego pracami, to jest właśnie chęć spłacenia długu temu środowisku, bo ono mi dało szansę. Ja tą szansę wykorzystałem, nie zmarnowałem. Bardzo dziękuję za tą szansę, która była mi dana. A teraz parafrazując powiedzenie naszego patrona, profesora Szafera, który powiedział, sięgając do przeszłości, ja parafrazuję, nie odczytuję tego dokładnie z kartki, sięgając do przeszłości, starajcie się myślą być w teraźniejszości. Ja myślę, że pan profesor, który zmarł w roku 70 ubiegłego stulecia, miał także na myśli myślenie o przyszłości. Europa integruje się, a świat globalizuje z niesamowitą dynamiką. Ja myślę, że to, co będzie się działo w naszym mieście, a działo się już bardzo wiele w ostatnim 25-leciu, na naszej pięknej, ojczystej ziemi, tu, w Mielcu i w powiecie, ja będę starał się tak kierować pracami zarządu, żeby pomagać. To ma być rola służebna w stosunku do tych, którzy inspirują twórczość szeroko rozumianą. W trzech klubach tutaj rzeszono, prawda? Chodzi o klub środowisk twórczych, chodzi o klub literacki Słowo i także chodzi o klub miłośników lotnictwa. Ja wywodzę się z lotnictwa, ale proszę mi wierzyć, że będę myślał także o innych działalnościach i pomagał w inspirowaniu wszelkich działań służących tej naszej kochanej małej ojczyzny. Dziękuję Państwu bardzo.